Już po raz 22 w Świętochłowicach odbył się przegląd sztuki nieprofesjonalnej zakończony konkursem. Można podziwiać pracę zarówno artystów indywidualnych, jak również grup artystów z Mikołowa, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic czy Świętochłowic. Prestiż tego konkursu jest duży. Od 3 lat wieże KWK Polska zamieniają się w galerie, jednak teraz galeria dostępna jest przez internet. W tym roku ze względu na obowiązującą pandemię i wprowadzone obostrzenia niestety musieliśmy zmienić troszeczkę formułę tego konkursu. Pracę będzie można oglądać na stronie internetowej Centrum Kultury Śląskiej, jak i również na naszym profilu facebookowym Centrum Kultury Śląskiej. W ubiegłych latach ta forma wyglądała troszeczkę inaczej. Odbywały się wernisaże, gdzie wszyscy osoby ze sztuki nieprofesjonalnej uczestniczące w tym przeglądzie mogły po prostu razem wspólnie spędzić ten czas. Ze względu na okoliczności nie będzie spotkań, rozmów, wernisaży. Klimat konkursu trochę się zmienił. Na szczęście artyści mocno poszybowali. Na konkurs wpłynęło 76 prac z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby. Każda praca ma swój urok. W tym konkursie ujmuje mnie najbardziej to, iż są to prace ludzi już dojrzałych, którzy tak naprawdę to jest ich pasja i robią to z niebywałą po prostu aurą. Prace są przecudowne. W ramach konkursu sztuki nieprofesjonalnej w kategorii malarstwo zwycięzcą została Bogumiła Pacyna za obraz Spojrzenie, a w kategorii grafika pierwsze miejsce zajął Andrzej Breguła pod Starym Dębem. Wszystkie prace dostępne będą na stronach internetowych Centrum Kultury Śląskiej. To nie jedyna atrakcja. Trwa konkurs kolęd i pastorałek. Każdy chętny może zapoznać się z repertuarem wykonawców i zagłosować na swojego faworyta. Rozstrzygnięcie konkursu będzie w styczniu.